Drodzy goście, tradycja, kultura, korzenie to spory obszar naszej społecznej świadomości. Przytoczę jeszcze jeden fragment tego największego z rodu Polaków. Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu. Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród. Przechowajcie to dziedzictwo. Pomnóżcie to dziedzictwo. Przekażcie je następnym pokoleniom. Tym większy powód do radości, że staramy się wypełniać jego przesłanie. Efektem tych spotkań w poszczególnych wioskach nie będzie tylko miłe wspomnienie, ale chcemy uchronić to od zapomnienia poprzez wydanie książki, poprzez wydanie filmu. Każda wieś bowiem ma swoje tradycje, niby podobne, a jakże bogate w swą indywidualność. To unikalna gwara, to nazwy przysiłków wiele mówiące, to przydrożne krzyże, to leśne kapliczki, które przemawiają do nas bogactwem swej historii. Jak chociażby bardzo rzadko spotykana, a posadowiona w łąkcie kapliczka głodowa przy starej drodze z Konic do Żegociny. Nadto łąkta ma ubogaconą tradycję o zwyczaje dworskie, bowiem tu posadowiony był dwór i stąd emanowały różnorakie trendy na okolice. Chętnie i z ciekawością o tym posłuchamy. Ale to nie wszystko. Tradycyjnie, jak w poprzednich spotkaniach, będzie coś dla ducha i coś dla ciała. Nasze panie z Łąkty przygotowały ciekawe, tradycyjne, regionalne potrawy, które przypomną nam smaki z dzieciństwa, o których często tak wspominamy i marzymy. Ale to potem. A teraz, póki dług ochoczy, oddaję głos łąkieckim aktorom, żeby nam przypomnieli, jak to drzewiej bywało, a wszystkim życzę miłego spędzonego czasu i dobrej zabawy. Dziękuję za uwagę. Proszę Państwa, obrzędy i obyczaje są nieodłącznym elementem ludzkiej wiary, kultury i mają funkcję mniej lub bardziej znaczącą w symbolice i moralności. Możemy te elementy życia odnaleźć w twórczości wielu autorów, jak chociażby Orzeszkowej w Nadniemnym, która opisuje szczegółowo uczestnictwo w żniwach, podnosząc je do rangi rytuału. U Reymonta Chłopak pokazana jest praca, obrzędy i obyczaje społeczności wiejskiej powiązane z rytmem przyrody. Kochanowski w pieśni świętojańskiej o Sobótce przedstawia wieś spokojną, wieś wesołą na tle obrzędów chrześcijańskich. My dziś przygotowaliśmy wszyscy razem, każdy z osobna, wieczór wspomnieniowy o minionych czasach. W czasach nieodległych, ale jakże innych i bezpowrotnych. Gdzie rytm życia regulowała przyroda i wiatr. Gdzie ojcowie nasi zaczynali dzień z godzinkami lub pieśnią, kiedy ranne wstają zorze nauki. Gdzie praca, religia i tradycja ludowa były ze sobą nierozerwalnie powiązane. Dla nas starszych jest to przypomnienie czasów młodości, wychowania, wierze i obyczaju. Do dziś czujemy tamte czasy. Zapachu skoszonego siana, dźwięku klepanej kosy, głosie przepiórki w zbożu, pieśnia maryjnych przy przydrożnych krzyżach w maju, zabawach dożynkowych, procesji w dni krzyżowym, przerwie pracy na Aniu Pańskim, szacunku chleba do chleba i bliźniego i w staropolskim pozdrowieniu szczęść Boże. Chcemy także przybliżyć Wam, Szanowni Państwo, tamte czasy w replikach starych zdjęć dotyczących naszej wsi, szczególnie dworu, ze zbiorów pani Zofii Kamionowicz, jej córki Kasi Kogutowicz, a także kulturę materialną łąkieckiego dworu w tamtym okresie, łąkieckiego domu w tamtym okresie, w postaci sprzętu użytku domowego oraz maszyn do produkcji rolnej. To tak nieodległe czasy, a wydaje się, aby minęła epoka. Kończąc, przypomnę słowa Leona Potockiego, polskiego powieściopisarza i kronikarza XIX wieku, które niech będzie mottem dzisiejszego spotkania. Pisze tak: minęły wieki,
Tak jak kiedyś nicz od pogan szczerzony, tak jak pogańskie pamiątki od ludu przechowywane, pielęgnujmy dawne przodków obrzędy. To, co weszło w zwyczaj, niech zwyczajem zostanie. A to, co było, cośmy od ojców zasłyszeli lub sami jeszcze widzieli, przekażmy tym, co po nas przyjdą. Pomnij, że gdzie była przeszłość, tam i przyszłość będzie. Dziękuję Państwu na razie. Proszę o prowadzenie Panią Teresę. Starej, obecnie Górnej, pierwsza wzmianka jest z 1293 roku. Była ona własnością Zbigniewa Żegoty, Herbu Topór, dziedzica Żegociny i Łąkty Starej. W XVII i XVIII wieku należała do klucza dóbr lubomirskich w Wiśniczu. Po 1822 roku właścicielem był Wincenty Skrzyński, a po nim od roku 1843 Ludwik Skrzyński, zaś w 1845 roku właścicielką była Adelaida Księżna-Ponińska. W roku 1869 Łąktę kupują Felix i Wiktoria Armatowiczowie, a następnie przez Ożenek przechodzi na Lutowskich doktora Klemensa, a potem jego syna Adama. Obszar wsi wynosi 1480 morgów, z czego 630 morgów posiadał dwóch, wokół którego w większości toczyło się życie mieszkańców. A dziś Łąkta liczy sobie 1561 mieszkańców i 402 domy mieszkalne. Jej powierzchnia wynosi 877,71 hektara. Podzielona jest na przysiłki. Wąsówka, Przylasek, Lisówki, Konice, Sikonice, Zagrody, Żarnówka, Janickówka, Witkówka, Nowe Osiedle, Rola, Orły, Kłuce, Brzeziny, Madejówka, Golonkówka, Podkosówka i koniec wsi. Prawie we wszystkich przysiłkach są zabytkowe kapliczki, jako woda błagalne lub dziękczynne, albowiem naszą wieś gnębiły nieszczęścia, na przykład dwukrotna zaraza cholery. Ciała dotkniętych zarazą znajdują się m.in. na mogile, nazwa mogiły, i w granicach jest też krzyż, gdzie pochowano tych ludzi. Kapliczki pod dworem, na skrzydłówce i jeszcze inne są wotami za uratowanie od zarazy. Również wojny niszczyły dorobek mieszkańców i bieda doskwierała ludziom. Na granicy między Konicami i Żegociną jest kapliczka zwana Głodową, do której dobrzy ludzie wrzucali żywność i pieniądze dla głodnych przechodniów. Dziś nasza wieś może poszczycić się pięknym kościołem z parkiem, szkołą, przedszkolem, placem zabaw, boiskiem sportowym, basenem, oczyszczalnią ścieków, zakładami pracy, zambinek, apul, remizą strażacką, garażami OSP, weterynarią, kółkiem rolniczym, placówką energetyczną i licznymi prywatnymi zakładami usługowymi. Szczęściem obecnego pokolenia jest, że wśród nas żyje i tworzy poetka i malarka ludowa pani Anna Łękawa. To ona wydała tomik wierszy zatytułowany Sieroca Dola i namalowała mnóstwo obrazów, a między innymi Mękę Pańską, która znajduje się w naszym kościele. Jest to 14 obrazów. Pani Ania maluje dalej, a należy wspomnieć, że w przyszłe święta wielkanocne obchodzić będzie 100. rocznicę urodzin. Tu jest fragment jej wystawki, jej obrazów. W karty historii naszej wsi w szczególny sposób wpisała się postać wielkiego społecznika, świętej pamięci Leopolda Guzika. Jego bezinteresowna społeczna praca miała ogromny wpływ na poprawę życia mieszkańców.
To z jego inicjatywy utworzono m.in. spółdzielnię Kulek Rolniczych i wybudowano zakład Zambinex, dzięki któremu nasza społeczność zyskała nowe miejsca pracy, a rolnicy i sadownicy mogą sprzedawać owoce swojego trudu. Mówiono o nim, że jeżeli go ktoś wygoni drzwiami, to wchodzi oknami albo następnymi drzwiami. Taki był uparty, jeżeli chodziło o jakieś tam prace. Nie mogę również nie wspomnieć, że łąkietcy ludzie to wzór społeczeństwa, żeby nie być gołosłowną, wymienię kilka inwestycji, przy której pracowano społecznie i tak. Remiza strażacka, stara sala gimnastyczna i klasy szkolne, placówka energetyczna, przystanki, nowa szkoła, adaptacja domków na klasy, sala gimnastyczna i stołówka, kościół, plebania, boisko sportowe, renowacja basenu, a w ostatnim czasie adaptacja starej sali gimnastycznej do garaży OSP. Myślę, że żadna wieś w gminie pod tym względem nam nie dorównuje. Dziękuję. Powiem, jak wioska wygląda w dniu na dziś. Wioska Łąkta Górna w okolicy Słyni. Jest jedna na mapie w gminie Żegocina. Łąteczko, Łąteczko, ty nasza wioseczko. Jeszcze trochę czasu i będziesz miasteczko. Mieszkać w Łąkcie Górnej to same zaszczyty. Gospodarność ludzi niesie im profity, bo robotni my ludzie darmo nie siedzimy. I noszę truskawki na zimę mrozimy. Zbudowali im zakład i prowadził sklepy. Nawet nasze babcie nie grzeją no lepiej. Mamy posterunek, co prawda energetyczny, i weteryniorza, i zakład stolarski, a nawet bednoża. Mamy też piekarnię, by nie brakło chleba, będzie i CPN, by dojechać gdzie trzeba. Nasza piękna szkoła z imieniem papieża edukuje dzieci tak, jak się należy. Mamy też przedszkole i kółko rolnicze, wiele innych rzeczy, których tu nie zliczy. Takie jak chociażby wodociąg i drogi, oczyszczalnia ścieków i inne wygody. I ciągle coś budujemy, ciągle coś wyrasta, byśmy nie różnili się bardzo od miasta. Broń imienia życia, nasza straż ogniowa i do wszystkich zadań zawsze jest gotowa. A nad wioską żarnówka spogląda z wysoka. I szumi nam cicho i daje nam spokój. Lud żyje tu zgodnie, znojny ciężką pracą, a drzwi ma otwarte i w gości zaprasza. A całą naszą wieś od starca do dziecka wzięła pod swe skrzydła szkaplerzna łąkiecka. Yeah.